Piękne plaże nad ciepłymi wodami Morza Czerwonego. W nich park narodowy chroniący cudowną rafę koralową Zatoki Akaba. Delfiny i luksusowe hotele w kurorcie na krańcu jednej z najgorętszych pustyń na świecie. Miejsce chwalące się nieprzerwanym latem cały rok. W tym odcinku odwiedzimy jedyny port morski Izraela na Morzu Czerwonym. Czy reklamy Eilatu przypadkiem nie są przesadzone? Sprawdźmy to teraz. Zapraszam. Eilat otaczają niesamowite krajobrazy takie jak Góry Edomskie, Pustynia Negev i Morze Czerwone. Miasto jest jedynym izraelskim portem na Morzu Czerwonym, no dokładniej nad wąską Zatoką Akaba wcinającą się pomiędzy Półwysep Synaj a Półwysep Arabski. Temperatura wody w Eilacie może sięgać nawet 26 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza latem często przekracza 40. Z lotniska ruszam autobusem do Eilatu. Wysiadam jednak wcześniej przy przejściu granicznym. To Jordania jest głównym celem podróży, a Eilat to deser na jej zakończenie. Zapraszam zainteresowanych na filmowe relacje, a tymczasem wróćmy do Izraela. Miasto to powstało od zera w latach 50. i 60. XX wieku wokół nowo powstałego wówczas portu i zmieniło się w typowy, bardzo komercyjny kurort turystyczny, wypełniony wysokimi i często szkaradnymi hotelami. Na dobrą sprawę nie ma tu żadnej historii, a już na pewno nie starożytnej. Nie zobaczymy tu żadnych śladów po antycznym dziedzictwie regionu, ani nie poczujemy śródziemnomorskiej atmosfery znanej z północnej części kraju. Nazwa Eilat została nadana opuszczonej placówce granicznej w 1949 roku i odnosi się do Eilat, czy Ayla, miasta wspominanego w Biblii, które znajduje się w sąsiedniej Jordanii. Ruiny tamtego antycznego miasta, pod które Eilat próbuje się podszywać, dziś częściowo odrestaurowane można podziwiać w sąsiedniej Akabie. Lotnisko Ramon, które zastąpiło lotnisko w Eilacie, zostało otwarte w styczniu 2019 roku. Położone około 19 km na północ od Eilatu, jest teraz głównym portem lotniczym obsługującym południowy Izrael i region Morza Czerwonego. Stare lotnisko w centrum Eilatu dzieliło miasto na dwie części i trzeba było je okrążyć, aby przedostać się na drugą stronę. W miejscu starego powstaną kolejne hotele i kolejne miejsca rekreacji. Eilat ma ciepły, suchy klimat przez większość roku, co czyni go idealnym miejscem na wypoczynek na plaży. Plaże szału nie robią i wbrew pozorom wcale nie jest ich tu dużo. Znany z nieprzerwanie trwającego lata przyciąga turystów szukających słońca przez cały rok. Niestety cenami odpycha, bo na przykład za małe piwo w lokalu zapłacimy ponad 20 zł, a samo danie obiadowe w restauracji 100 i wzwyż. Znajdziemy tu jedną z najpiękniejszych raf koralowych na świecie, którą chroni Park Narodowy Coral Beach. Można tu nurkować, snurklować, zobaczyć kolorowe ryby, morskie żółwie i niesamowite formacje koralowe. Niestety jest to stosunkowo droga przyjemność. Izrael jest jednym z droższych państw świata, a Eilat uchodzi za jedno z najdroższych miejsc w tym kraju. Dolphin Reef w Eilacie to unikat na skalę światową.
Jest to morski park zoologiczny, gdzie ludzie mogą obcować z delfinami, które nie są trzymane w niewoli, nie są tresowane i żyją na wolności. Delfiny przebywają tu w ogrodzonym terenie zatoki z otwartym wyjściem, dzięki czemu w każdej chwili mogą swobodnie wypłynąć na pełne morze. Na teren parku niestety nie można wnosić swojego jedzenia ani picia. Zarówno sam park, jak i jedzenie w nim do najtańszych nie należą, ale atrakcja warta odwiedzenia. Wieczorny spacerek w nieco niższej już niż za dnia temperaturze też ma swoje uroki. Miasto wręcz ożywa wieczorem, a festiwal komercji trwa w najlepsze. Trafiam zupełnie przypadkiem na pokaz fontan. Też tak jakoś niespecjalnie, ale zawsze coś się dzieje. Eilat jest często opisywany jako miejsce pełne zabawy i relaksu. Niektórzy uważają go za drogi, a jeszcze inni za kiczowaty. I wszystkim trudno odmówić racji. Moim zdaniem ciekawszą alternatywą jest jego sąsiadka za płotu. Aqaba to typowe, choć biedne miasto blisko wschodnie, o orientalnym charakterze z większą ilością plaż niż Eilat. Aqaba jest zdecydowanie tańsza, zarówno jeśli chodzi o hotele, jak i sporty wodne. Podsumowując, Eilat oferuje więcej rozrywki, podczas gdy Aqaba jest tańsza, ciekawsza, ma więcej plaż i historię popartą zabytkami. Wybór zależy od tego, czego szukasz w podróży. Spacerując nad morską promenadą, podziwiam widoki, napawając się nimi w ostatni tu wieczór. Tak oto prezentuje się nocny Eilat. A to już jordańska Aqaba, która zdecydowanie bardziej przypadła mi do gustu. Na koniec jeszcze miła niespodzianka. Ta piękna skrzydlica polowała sobie spokojnie tuż przy nabrzeżu. Eilat to miejsce dla turystów na leżakach, lubiących zakupy i miłośników komercyjnych atrakcji. Rafa i delfiny to niezaprzeczalny plus. Z pewnością będzie to podróż, której nie zapomnisz, a wrażenia niekoniecznie będą tylko pozytywne. Podróż dobiega końca. Autobusem z dworca ruszam na lotnisko. A tu jeszcze ostatnie widoczki na Jordanię z Izraela i pora wracać. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.